Witam Państwa w subiektywnym fleszu giełdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania jest nerwowy styczeń. Nerwowy styczeń, ponieważ WIG po raz kolejny zbliżył się do swojego wsparcia w rejonie 50,5 tysiąca punktów. Po raz kolejny, przy czym warto dodać, że to wsparcie obowiązuje mniej więcej od września 2013 roku. A dlatego to mówię, ponieważ WIG 20 wyrażony w dolarze zbliżył się do swojego wsparcia z połowy 2012 roku, czyli jeszcze odległejszego wsparcia. To jest bardzo istotny, moim zdaniem, moment czy poziom. Jeżeli to wsparcie by się obroniło, no to warto zająć długą pozycję, ewentualnie z jakimś relatywnie bliskim stopem dla obrony pozycji. A dlaczego tak WIG mocno spadł, czy cofnął się do wsparcia? Ponieważ złotówka osłabiła się wobec franka szwajcarskiego bardzo mocno, skokowo, można powiedzieć, że taki czarny łabędź, czyli zdarzenie o bardzo małym prawdopodobieństwie, ale w istotny wpływie na rynek. Wystarczy powiedzieć, że banki na wczorajszej sesji, niektóre banki taniały blisko 20%. No to jak na zmianę jedną sesyjną to jest bardzo dużo. A rynek obawia się po prostu spłacalności kredytów we frankach szwajcarskich, to znaczy raty mogą być we frankach zbyt duże, aby część klientów mogła je udźwignąć. Przy czym wydaje się, że wczorajsze zachowanie było zbyt emocjonalne, jeżeli chodzi o ilość danych, które mamy do dyspozycji. To, co jeszcze warto by podkreślić, że styczeń się nie skończył, na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim 22 stycznia i posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego z możliwą decyzją o kolejnym czy dalszym skupie aktywów, tym razem na wyższą kwotę. Wydaje się, że to powinno sprzyjać spółkom dywidendowym, ponieważ będzie więcej pieniędzy, a spółki dywidendowe, więcej pieniędzy do zainwestowania, spółki dywidendowe są taką szansą na atrakcyjne inwestycje. A z drugiej strony czynnik ryzyka 25 stycznia, posiedzenie, wybory w Grecji. No i tutaj ryzyko jest takie, że Grecja by nie chciała, czy próbowała opuścić strefę euro. Wydaje się, że to czynnik taki no, dość sporego ryzyka. Reasumując, WIG i WIG 20 powróciły do istotnych wsparć. Przyczyną było osłabienie się złotówki wobec franka szwajcarskiego. No i to ten czynnik był widoczny przede wszystkim po zachowaniu banków. Styczeń się jeszcze nie kończy i warto zwrócić uwagę na 22 stycznia posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, no i 25 stycznia wybory w Grecji. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień do subiektywnego flesza giełdowego.